Znajomych, witam wszystkich sympatyków biblioteki. Nie wiem, być może również wychowanków pana Andrzeja. Gdzieś tam są. Informacji nie mam, ale są. Możliwe. Tak, podnosi rączkę. Jednym słowem, z całego serca witam państwa na tym spotkaniu, które wydaje mi się będzie naprawdę spotkaniem przepięknym. Wrócę pamięcią, drodzy państwo, do roku 2017. Bo, o ile dobrze pamiętam, w tym roku poznaliśmy się. Tak. No i nieco więcej dowiedziałam się o panu Andrzeju, że nie jest rodowitym gorzowianinem. Ja też nie jestem. Ja w Zielonej Góry. Tak. Że przywiał go tutaj do Gorzowa nadmorski wiatr, a konkretnie z Kołobrzegu. Tutaj... Za miłością. Za miłością, oczywiście, to bardzo często się... Tak, czy bardzo tak. Często... Ja też. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego i właściwie większość swojego życia zawodowego, żeby nie powiedzieć całe życie zawodowe, pracuje z dziećmi i z młodzieżą. I wydaje mi się, że chyba dzięki temu ma takie bardzo pozytywne usposobienie i taki dziecięcy uśmiech na twarzy. W tym roku 2017 tutaj, bo dokładnie w tej sali, promowaliśmy pierwszą książkę pana Andrzeja, Znane bajki wiersze. Zapewne być może będzie, zapewne będzie mowa jeszcze dzisiaj można, o tej książce, całkiem możliwe, ale chciałam państwu tutaj pokazać, to jest pierwsza książka Znane bajki wiersze, czyli klasyka literatury dla dzieci, jak to sam pan Andrzej określił, w nieco innej odsłonie. Przepięknie wydana, przepiękne ilustracje. Dziś promujemy kolejną książkę pana Andrzeja, Legendy Gorzowskie, do których ilustracje wykonał artysta plastyk, pan Zbigniew Olchowicz, tutaj obecny. Pokaż rozliczkę. A jednocześnie pracownik Biblioteki Herberta, któremu zawdzięczamy większość tego przepięknego wystroju tutaj w naszej Bibliotece Herberta. Dzisiejsze spotkanie uświetni również muzyka. Witam pana Jana Markuszewskiego, muzyka kompozytora, jak również tenora pana Tadeusza Wolińskiego. Oczywiście, że tak. Pamiętam. Witam również aktora teatru imienia Juliusza Astory w Gorzowie Wielkopolskim, pana Bartosza Wanturę. Dzień dobry. Dla mnie dzisiaj pięknie zinterpretuje. Będę się starał. Tak? No cóż, zanim przejdziemy jeszcze, to jest ostatnia rzecz, to jest ważna sprawa z ostatniej chwili, a mianowicie został doręczony przed chwilą list od pani marszałek województwa lubuskiego, pani Elżbiety Anny Polak, skierowany do pana Andrzeja Waleńskiego. Czy ja mam przeczytać tak, ten list? Tak, proszę bardzo. Szanowny panie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na promocję książki pod tytułem Legendy Gorzowskie, która odbędzie się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Niestety,
niestety z powodu wcześniej podjętych zobowiązań służbowych nie mogę osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Niemniej jednak jestem dumna, że po raz kolejny możemy podziwiać dorobek artystyczny twórcy z województwa lubuskiego. Dzisiejsze wydarzenie to nie tylko promocja literatury, ale i okazja do spotkania z panem jako pisarzem mocno związanym z Gorzowem, który bohaterami swojej książki uczynił osobowości i miejsca znane wszystkim gorzowianom. Jestem przekonana, że dzisiejszy wieczór dostarczy pozytywnych doznań artystycznych, a książka spotka się z wielkim uznaniem licznie zgromadzonych odbiorców. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność z faktu, że krajobraz kultury naszego regionu dzięki pańskiej twórczości staje się bogatszy. W tym szczególnym dniu proszę przyjąć gorące życzenia wielu kolejnych sukcesów, nieprzemijającej satysfakcji z dotychczasowych dokonań, wytrwałości w urzeczywistnianiu dalszych artystycznych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Składam na pana ręce. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiem tak, że mam dzisiaj większą tremę niż w 2017 roku, nie wiem dlaczego, ale właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że wydając tę książkę Legendy Gorzowskie dotykam bezpośrednio tych miejsc, tych ludzi, tych osobowości, z niektórymi miałem do czynienia w sposób fizyczny, bezpośredni kontakt, taki namacalny. Niektóre osoby znam tylko z opowiadań albo z opowiadań naocznych świadków wtedy, kiedy żyli. Między innymi jest legenda o Janie Korczu, malarzu, i rozmawiałem dosyć długo z panem Juliuszem Piechockim, jego uczniem. Właśnie uczy teraz w liceum plastycznym, jest profesorem. I poświęcił mi chyba ze 3 godziny czasu swojego cennego. Ale też jest legenda o księdzu Witoldzie Andrzejewskim, naszym szefie tak zwanym, z którym miałem kontakt jeszcze jako student uczelni Akademii Wychowania Fizycznego. I również jest jeszcze jedna legenda, taka mojemu sercu bliska. To jest legenda o gorzowskim koszardzie, Kazimierzu Wnuku, czyli Szymonie Giętym. Miałem z nim też kontakt osobisty, bo odchodził z tego świata w gorzowskim hospicjum. I właśnie te ostatnie tygodnie, może miesiące, tygodnie swoich dni, swojego życia, żeśmy przegadali, właściwie ja przegadałem, on albo kiwał głową, albo nie, albo zasypiał. I to są takie właśnie 3 legendy, które mam tak bezpośredni jakby sentyment do nich, ale też inne wszystkie, które są napisane, są moją takim hołdem wdzięczności do tego miasta, do którego przybyłem ponad 30 lat temu. No to tyle na początek. Chciałbym, korzystając z tego, że mam mikrofon przy sobie, chciałbym powiedzieć, że taką inspiracją do napisania legend o Gorzowie był wywiad z panią Krystyną Sibińską w telewizji Teletop bodajże, Gorzowski bohater. I tam zapytała mnie przy promocji moich bajek, zapytała mnie, na jakie plany, panie Andrzeju. Ja powiedziałem, że napisałem legendę o moim mieście ukochanym, rodzinnym, Kołobrzegu i będę próbował je wydać. A pani Krysia mówi, a może napisałby pan legendę o Gorzowie? Ja mówię, no dobra, mogę napisać, ale za bardzo nie wiem, o co tutaj chodzi. No i tak sobie pomyślałem, że legendy o Gorzowie mogę napisać, ale co ja w tym Gorzowie znam? No i zacząłem jeździć rowerem po mieście.
od Manhattanu, bo słoneczne, powietrzyce. I właściwie musiałem sobie tą topografię tego miasta jakoś tak wbić do głowy, bo jak jeździłem z żoną tramwajem albo autobusem i zabierała mnie to gdzieś na Piaski do cioci, to gdzieś na Manhattan i w ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem w tym mieście. Po prostu było dla mnie strasznie duże takie i nie wiedziałem w ogóle, gdzie istnieje, ale jak sobie kupiłem, jak przywiozłem rower i pojeździłem rowerem, to wtedy odkryłem właśnie te wszystkie tajemnice tego miasta i Park Róż, i Jeziorko Błotne, i jeszcze wiele ciekawych miejsc, jak Schody Donikąd, o których też jest legenda. W tej książce, tak jak na legendy przystało, są legendy, które są na faktach historycznych, ale są też takie, które są, że tak powiem, tylko i wyłącznie wybujałą fantazją autora. Bo jak Państwo dokładnie wiecie, ci co są związani z Gorzowem od dzieciństwa, albo od urodzenia, albo od przyjechali tutaj bardzo dawno, to nie ma, że tak powiem, żadnej historii, przynajmniej ja nie znam legendy o Schodach Donikąd, więc Schody Donikąd, jak wyglądają, wszyscy wiedzą. Więc żeby wpleść te schody do książki, zdecydowałem się napisać legendę, którą sam wymyśliłem. I nie tylko to. Również jest legenda o powstaniu Gorzowa, na faktach troszeczkę, ale troszeczkę też jest urozmaicona moimi inspiracjami. No to zapraszamy tutaj teraz. Aha, jeszcze zanim pan Tadeusz zaśpiewa pierwszą piosenkę, to chcę tylko Państwu powiedzieć, że wszystkie te piosenki, które będzie Pan wykonywał, są w książce do mojego tekstu, a muzykę skomponował Pan Jan Markuszewski i jestem mu za to niezmiernie wdzięczny, bo też zrobił to z serca dla miasta, ale nie tylko, ale o tym powiem w następnej odsłonie. Bo to miasto moje, które ukochałem.
chociaż biedny, ale wolny zawsze był. Smoki też blisko i miejsce swoje mają. Odkryj wśród kamienic tego miasta je, bo czasami jeszcze w nocy tu latają, by odpędzić czarownice z niego złe. Bo to miasto moje, które ukochały, tu najlepsze mego życia w nim. Spędziłem i się zakochałem i po nocach czasem mi się śni. Bo to miasto moje, które ukochałem, to najlepsze mego życia dni. Nim spędziłem i się zakochałem i po nocach czasem mi się śni. Skoro już weszliśmy w klimat legend gorzowskich, no to bardzo byśmy chcieli, abyśmy usłyszeli też fragmenty tych legend. Będzie je czytał aktor Teatru Gorzowskiego, pan Bartosz Bandura. Zapraszam. Nie chcę sugerować, państwo wybaczą, bez tytułów będę czytał te legendy. Będą to krótkie próbki, takie sample, byście państwo mogli później sami doczytać całą resztę. Ale jeżeli mogę prosić, to z lekkim akompaniamentem. Zawsze fajnie, jak jest muzyka w tle. W lipcu rano, tuż pod miastem, pojawili się kozacy. Ich oddziały, było jasne, że to wszystko przecież znaczy większą liczbę nieprzyjaciół. I tak też się wtedy stało. Każdy, kto to tu zobaczył, to mu serce w piersiach drżało. 50 000 było tych żołnierzy, co przybyli. I ze straszną, wrogą siłą Gorzów piękny nasz niszczyli. A kozacy mordowali i pastwili się brutalnie nad ludnością i mieszkali na tych wzgórzach triumfalnie. Gorzowianka z krwi i kości piękne, jasne włosy miała i poddała się miłości, choć w swym sercu cała drżała. Żołnierz spotkał ją przypadkiem, kiedy w parku chrust zbierała. I groziło jej wypadkiem, bo ze wzgórza, gdy leciała, jak się ziemia obsunęła, gdy na skarpę tę wchodziła, w dół spadała i jęknęła, ale szybko ją chwyciła dłoń wybawcy, co przystojny był i piękny niesłychanie. Miał dość 7-letniej wojny i zniszczone w pół ubranie. Kiedy w oczy swe patrzyli, coś w ich sercach zaiskrzyło i od razu już wiedzieli, że to wielka będzie miłość. Żołnierz w nocy się wymykał z miejsca, gdzie rósł buk i klon. I tak z panną się spotykał, słysząc pośród drzew ten ton. Tak marzyli o przyszłości, w morze gwiazd swój wzrok wpatrując, i tęsknili do miłości, lekko w sercach gdzieś ją czując. Rozkaz przyszedł niespodzianie. Wojsko miasto opuściło i skończyło się kochanie, które tu nad wartą było. Kiedy napisałem teksty do legend gorzowskich, miałem bardzo trudne zadanie,
bo musiałem poszukać artystę, najlepiej gorzowskiego artystę, który by zilustrował tę książkę w sposób taki, jaki sobie wymarzyłem. Pierwsze kroki skierowałem do bratanka mojej żony, absolwenta liceum plastycznego, ale on ze szczerym uśmiechem powiedział mi tak: wujek, wiesz, ja jestem młody chłopak, mam małe dzieci i muszę zarabiać jakoś na życie, więc nie dlatego, żebym nie chciał ci tego zrobić, ale znam jednego gościa w Gorzowie, mojego profesora, który ma piękną ścieżkę kariery zawodowej i mówi, jeżeli on się nie zgodzi, mówi, to ta książka będzie słaba. No i tak, tak trafiłem pod strzechę Biblioteki Wojewódzkiej do pana Zbyszka Lechowika. Pod kopułę. Pod kopułę. I kiedy żeśmy się spotkali, ta rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Oczywiście serce miałem na ramieniu, bo mówię, kurczę, no z artystami to różnie bywa, prawda? Że nie wiadomo, jak zareaguje. I po prostu pierwsze dwa zdania już wiedziałem, że to będzie wydane. Bo kiedy powiedziałem, że jestem, że napisałem legendę o Gorzowie i chciałbym, jeszcze nie powiedziałem, co chciałbym, a Zbyszek wstał i powiedział, no to Zbyszek jestem. I mówi, chłopie, mówi, ja 30 lat na coś takiego czekałem, żeby ktoś to napisał. No i razem żeśmy stworzyli tę książkę. Dziękuję bardzo. Nasza współpraca wyglądała tak jak i z pierwszą książką, że jakby staram się nie narzucać rysownikom, ilustratorom tego, co bym chciał w tej książce zamieścić, bo zdaje się na ich wizję artystyczną, bo ja mogę pisać, a oni rysują, więc oni też dostają teksty, Zbyszek dostał teksty i to, co mu w duszy zagrało, to przelał to na papier i myślę, że fajnie to zrobił i będziecie Państwo zadowoleni, bo wszystko to, co żeśmy zaplanowali w tej książce, nawet bez jakichś moich poprawek, wszystko jest ok. Dzięki serdeczne. Chciałbym jeszcze przed następnym utworem powiedzieć Państwu tak, że tak jak książka Znane bajki wierszem rozeszła się prawie w 3000 egzemplarzy. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Można powiedzieć, że na dzisiejsze czasy to chyba dużo. Aczkolwiek przeglądając ostatnio, robiąc porządki gdzieś w piwnicy, znalazłem książkę z dzieciństwa moich córek. Jedna tutaj jest właśnie. I jak miała tam 5 czy 4 latka, starsza córka, może nawet młodsza była, młodsza, bo jeszcze nie umiała mówić tak dobrze, Magdalena, to kupiliśmy jej taką książkę. No wszyscy te książki kupowali, bo nie było literatury za dużo w księgarniach i co przychodziło, to wszyscy kupowali. Więc to była ta tytuł tej książki, Baśni o czarnym chlebie. I kiedy spojrzałem teraz w 2018 roku na to, w jakim była nakładzie wydana, to aż się uśmiechnąłem i się przeraziłem, bo nakład tej książki był 60 tysięcy i się rozeszło jak świeże bułeczki. Więc moje 3 tysiące, myślę, że jest to taka akurat nakład taki akurat, żeby ją sprzedać, tym bardziej, że pierwsza książka Legendy, pierwsza książka Znane bajki wierszem weszła na rynek księgarski, weszła do księgarni w całej Polsce. No ale sprzedaż bezpośrednia to jest sprzedażą bezpośrednią, bo można poznać przyszłego czytelnika, można wypisać dedykację, co sobie bardzo cenię, że mogę też takie dedykacje pisać. Zarówno książka trafiła i do Polski, jak i poza jej granice. Myślę, że się podoba nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Miałem takie też zdarzenie, że taki mój kolega, 86 lat,
Mówi Andrzej, mówi, jedna książka dla mnie, te bajki. No to ja przyszedłem, usiadłem przy stoliku, wziąłem pióro, wypisuję dedykację i mówię, Edmund, to dla kogo ma być ta książka? A on tak spojrzał na mnie, jak to dla kogo? No dla Edmunda, no dla mnie. Ja mówię, dla ciebie? Przecież masz prawnuki. Nie, nie, słuchaj, mówi, bo wiesz co, mówi, bo ja sobie tak pomyślałem, że jak będę czytał wierszem, mówi, to mi się tak pamięć bardziej utrwali, bo nie wiem dlaczego, mówi, ale mam takie ostatnio problemy z zapamiętywaniem. 86 lat. No i ja mówię, proszę bardzo, także też są czytelnicy, którzy czytają bajki w wieku po 80. Nasze z tego słynie, że w gorzowskiej tej rodzinie pan Kazimierz się pojawił, który wszystkich zaciekawił. Dostał ksywkę Szymon Gięty. Nie był jakoś tym przejęty, nawet mu się podobało, gdy tak o nim się gadało. Po Baczynie i Siedlicach i po innych okolicach tak codziennie się obijał. I tak dzień za dniem mu mijał. Kiedy trafił do Gorzowa, po piwnicach się bunkrował. Zamieszkiwał też altanki, ale zawsze już w poranki to po mieście sam wędrował. Ludzi wkoło obserwował, trochę później, nie od razu, to zamieszkał już w garażu.
przy ulicy Cegielnianej, dzisiaj chyba już nieznanej. Nie miał wody. Z wiadereczkiem dzień w dzień chodził na wycieczkę. Kiedyś wróble pomalował żółtą farbą. Fascynował widzów, co je oglądali. Wszyscy wtedy się uśmiali. To kanarki kit im wciskał. Przekonywał, żartem tryskał. Taką radość w szare życie wlewał Szymon nam obficie. I miał takie też przysłowie. Pan Bóg to jest ludzki człowiek. Nie da zginąć Szymonowi. Ja dopowiem kloszardowi. Kiedyś pić mu się zachciało soku. Czasu miałem mało w sklepie obok. Bardzo szybko chciałem kupić jemu piwko. Nie był na to on gotowy, bo chciał soczek grejpfrutowy. Gdy przyszedłem z nim z powrotem, bo na sok ten miał ochotę, oto soczek, mówię, proszę, bo szybciutko się wynoszę stąd. Do pracy wyruszyłem. Jakże mocno się zdziwiłem, gdy przyszedłem znów nad ranem. Wszystko było nieruszane. Szymon mówi, pić się chciało, ale z tobą wypadało napić się tu soku tego mocno tak grejpfrutowego. Czekał na mnie dobę całą. Tak charyzmę miał wspaniałą. Odszedł cichy i spokojny wnuk Kazimierz. Bardzo zdolny człowiek był tu na tym świecie. Gdzie go szukać więc możecie? Te ostatnie wersy to są z pobytu pana Kazimierza Wnuka, Szymona Giętego w gorzowskim hospicjum, gdzie odchodził z tego świata. Kiedy byłem tam jeszcze wolontariuszem i byłem przy łóżkach chorych, zbiegałem właśnie po schodach na dół i siostra Michaela zaczepiła mnie i mówi, byłeś u Szymona? Ja mówię, u jakiego Szymona? Mówi, no Szymon Gięty, ten koszar drużowski leży tutaj na pierwszej sali, na wprost z klatki schodowej. Ja mówię, no byłem tam, mówię, ale tam żadnego Szymona nie ma, mówię. No chodź, mówi, zobaczysz, tam jest Szymon Gięty. Podchodzę do łóżka, postać nie taka jak z książki. Pięknie wygolony, w białej pościeli, w czystej piżamie, w okularach, czyta sobie niedzielę. I siostra mnie przedstawiła, ja mówię, panie Kazimierzu, mówię, ale jak to, mówię, pan, mówię, zawsze chodził w okularach, a tu, mówię, czyta pan, mówię, bez okularów? A mówi, nie, mówi, okulary to zakładałem, mówi, żeby się ludzie pośmiali. No i takie było z nim właśnie pierwszy taki kontakt, ale chcę państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą albo umieściłem, już nie pamiętam, czy umieściłem w książce. Mianowicie córka moja zaczynała grać na skrzypcach i siostra mówi, Andrzej, przyprowadź, mówi, córkę, mówi, to on tak bardzo, mówi, lubił śpiewać, mówi, Ave Maria, bo kiedyś mówił, że śpiewał w kościołach gdzieś i mówi, żeby tak mu uprzyjemnić jedno popołudnie. No i kiedy przeszliśmy całą rodziną do hospicjum i zaczęła grać Ave Maria, to taka łezka się pojawiła w kąciku jego oka i jak skończyła grać Ave Maria, to spod kołdry wyciągnął dłonie, a już był trochę słaby, w słabszej kondycji i wziął dwa palce z jednej i z drugiej ręki i bił jej brawo za to, że zagrała. Bo już nie miał więcej siły. Także tak to wspominam bardzo z taką nostalgią. Szymon zamykał każdy
pochód pierwszego maja. Dziękujemy panu Janowi za wspaniałą muzykę. Chcę państwu powiedzieć, że oprócz legend gorzowskich tak wyszło w tej książce, że są jeszcze 4 piosenki, ale też są 3 wiersze o Gorzowie, które napisałem dlatego, że nie chciałem umieścić tego w legendzie, bo trudno by było napisać legendę na ten temat, ale też w tej książce są, na przykład jest legenda o księdzu Witoldzie Andrzejewskim, szefie, tak jak wspomniałem. No właśnie to sobie wybrałem. Pięknie, zaraz będziesz czytał. Ale w tej legendzie jest wpleciona też postać niebywała dla mieszkańców, dla całego Gorzowa, bo jest wpleciona postać biskupa Wilhelma Pluty, który był duszpasterzem tutaj naszego miasta i nie tylko miasta, ale właśnie przez to, że był bardzo bliski sercu księdza Witolda i wywarł bardzo duży wpływ na jego i kapłaństwo i nie tylko, i na jego życie, to pozwoliłem sobie właśnie umieścić jego postać też w legendach gorzowskich. Panie profesorze, zapraszam. Mm-hmm. To jest dość ciekawe, bo ja tak pozwolę sobie wtrącić, że również nie jestem z Gorzowa, a wybrałem trzy teksty i dwa z tych trzech to były te, o których pan wspomniał na początku, że te jakby były najbardziej takie ukształtowane i osobiste. Ciekawe. Księdzem został. Był aktorem. Gdy usłyszał w sercu głos, głosił w porę i nie w porę. Swój z Gorzowem związał los. Polska jest jak obwarzanek. Na jej krańcach jest najlepsze. Czy noc ciemna, czy poranek, wspomnień tych nic nie zdepce. Wschód na zachód więc zmieniłem. Na rok wpadłem do Gorzowa. Tu 55 lat byłem, by charakter swój kształtować. W nim w teatrze dobrym grałem. Państwo byrscy nim rządzili. I ja z wielkim tam zapałem pracowałem w każdej chwili. Zostać księdzem? Nie wiedziałem. Panu Bogu tłumaczyłem przez pół roku i z zapałem tak o wolność mą walczyłem. Przez te wszystkie długie lata biskup Pluta był mentorem. Taki drugi ziemski tata, który odszedł też nie w porę. Zapasiewicz, Holoubek cenił ich kulturę słowa. Urok kabaretu Dudek go rozśmieszał, fascynował. W kulcie Polski wychowany, od najmłodszych lat tak wzrastał. Potem zaangażowany w wolność, był symbolem miasta, które przecież przygarniało całe jego człowieczeństwo. Chyba, panie, tak być miało. To odwaga? Czy szaleństwo? Nie zapomnij o Gorzowie, mieście swoim ukochanym. Tu w imieniu wszystkich powiem, Bóg miał właśnie takie plany. Niech to dobro, co dawałeś, na nas wszystkich promieniuje. Kłamstwu poddać się nie chciałeś. Prawdę w sercu zawsze czułeś. Witoldem Andrzejewskim poznałem się, jak byłem na pierwszym roku studiów w Akademii. Trafiłem do duszpasterstwa akademickiego. Nigdy w życiu nie
Byłem w duszpasterstwie akademickim, chociaż studiowałem rok czasu w Koszalinie. Jakoś tam nie trafiłem do takiego ośrodka. Ale tu trafiłem do duszpasterstwa akademickiego, bo słyszałem, że jest taki ksiądz, który ma taką charyzmę, że właśnie ciągnie młodych ludzi do siebie, do Chrystusa. No i poszedłem. Jak poszedłem tam, do duszpasterskiego ośrodka akademickiego, to było krótko przed pielgrzymką na Jasną Górę, pielgrzymką akademicką. I się okazało, że tam tych studentów to było nas aż dwóch z jedynej uczelni, która była w mieście. A reszta to była młodzież pracująca, młodzież ze średnich szkół, ale tak i klimat był tam fajny, wprowadzony, że wiedziałem, że tam będę już na stałe. No i kiedy ruszyliśmy na tą pielgrzymkę akademicką, no to ksiądz Witold zapowiedział: słuchajcie kochani, no kto to co może, to przywieźcie, no bo sami będziemy się żywić. Ktoś ma cukier, drzem, jakieś powidła babcia zrobiła, czy coś takiego, no to wszystko przynieście. No i oczywiście łatwiej było mieszkańcom Gorzowa, bo to wtedy było już chyba wszystko na kartki, no ale jakieś tam zapasy były. I też coś tam kupiłem, też się dorzuciłem do tego, żeby nie być tak, że jak to się mówi, na sępa tylko, więc też jakiś wkład tam swój miałem w tą pielgrzymkę. I jakieś było moje zdziwienie, kiedy wróciliśmy do Gorzowa i ksiądz Witold mówi tak: słuchajcie, mówi, no zostało połowa tego jedzenia, bo żeście tak mało jedli. No ale mówi, no co z tym zrobić, nie? A młodzież mówi, i ksiądz Witold, nie, no to studenci niech zabiorą, przecież oni tam mają słabo z jedzeniem, to niech biorą. I dałem na przykład jedną puszkę konserwy i kilogram cukru, a trzy razy musieliśmy obracać z plebanii od księdza Witolda, żeby to zabrać do akademika, bo tyle tego jedzenia żeśmy mieli. Także dzielił się chętnie z tymi potrzebującymi i tak było przez całe życie. I zawsze wspominam go z taką też łezką wokół czasami, a szczególnie jego mamę. Bo na plebanii, na Obotryckiej mieszkał ksiądz Witold z mamą, która mu tam posługiwała. I zawsze to było, jak pamiętam, w ten sposób, że jak myśmy przychodzili, to niektórzy szli od razu do szefa i tam rozmawiali o sprawach patriotycznych, dotyczących losów naszej ojczyzny, która była wtedy jeszcze w takiej niewoli, jak sami wiecie. A niektórzy i chłopcy, i dziewczyny przychodzili i siadali w kuchni albo w takim pokoiku, gdzie szefa mama, mówiliśmy na nią mamuśka, chudziutka jak zapałka, paliła jak komin, po prostu papieros za papierosem, ale recytowała wiersze Marii Konopnickiej od tak. I to nie tam trzy zwrotki, czy cztery. Całe wiersze piękne, wszystkie. I wszyscy żeśmy po prostu uwielbiali, jak ona jeszcze z takim zaciągiem z Wilna wszystko to nam czytała, czy opowiadała. I to jest taki hołd też dla niej za to, że wychowała takiego syna. A myślę, że był znaną postacią tutaj w Gorzowie. I w tej legendzie, którą przeczytał pan Bartosz, fragment tej legendy, jest cała historia jego życia, włącznie z tym, jak przyjechali tutaj z Wilna, jak było ciężko, jak było trudno i też czasy Solidarności, czasy walki podziemnej i też później, jak już był proboszczem w parafii Namieszka I i wikariuszem w katedrze gorzowskiej. Także to takie moje wspomnienie osobiste z księdzem Witoldem. Jeszcze miałem tutaj w zamyśle zaprosiłem, ale chyba nie dotarł pan Juliusz Piechocki. Nie ma, nie? No, pan Juliusz Piechocki opowiedział mi wspaniałe też informacje o Janie Korczu, który był też, oprócz tego, że wybitnym malarzem, to też był kawalarzem. Tutaj starsi mieszkańcy naszego miasta na pewno znają, bo z tego, co pan Juliusz mi opowiadał, to i
na skwerach gdzieś malował i w tramwajach z obrazami jeździł, w autobusach. Także był znaną postacią, trochę kontrowersyjną może. Pan Zbyszek to więcej by tu powiedział, bo pewnie się znali osobiście, prawda? Nie? No. Ale są ludzie, którzy go pamiętają, którzy też wywarł tutaj na sztuce tego miasta i na ludziach z nim związanych na pewno niezatarte piętno, bo wiem, że niektórzy mają w swoich domach jego płótna. Z tego, co wyczytałem i też to umieściłem tutaj w legendach warszawskich, malował różnego rodzaju impresje, krajobrazy, ale namalował w swoim życiu jeden akt. I powiedzieli, że całkiem nieźle mu to wyszło. Ale serce swoje oddał Gorzowowi, ma swoją ławeczkę, swój pomnik w Gorzowie. Tak jak większość tutaj bohaterów mojej książki. Dowiedziałem się dopiero, też nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się dopiero też o tym, jak zacząłem pisać legendy gorzowskie, że był taki pan po wojnie, który przewoził ludzi przez Wartę, jak most był nieczynny. Pan Zacharek. I też o nim jest legenda. Myślę, że fajnie wyszła, piękna jest. I takie symbole tego miasta. Próbowałem napisać, znaczy napisałem legendę o Kołobrzegu, w moim rodzinnym mieście, ale tam jest większość legend, właściwie wszystkie legendy są poświęcone miejscom. Nie ma takich widocznych, charakterystycznych postaci dla miasta Kołobrzegu, które by można było umieścić tak jak Szymona Giętego, Zacharka, Papusze, Jana Korcza. Także musimy być świadomi tego, że no Gorzów to jest takie miejsce na ziemi, gdzie no ciągnęli tutaj ludzie wybitni, zarówno pod względem artystycznym, jak i też innym. Może trochę, tak jak Szymon Gięty, może trochę dziwaczni, ale gdzieś tam w sercu bardzo to miasto pokochali. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że się zastanawiam, dlaczego ta fajerka jest przy tym pomniku. No teraz już jest, znowu ktoś ją sobie zabrał, ale dlaczego ta fajerka? No bo doszukałem się tego, dlatego, że kiedyś były piece węglowe i wszyscy w domach mieli te westfalki, no na fajerki. Ale w Gorzowie kiedyś wymyślono, jeszcze nie było Dni Gorzowa, tylko był taki, świętowało miasto swoje urodziny. I wymyślono tutaj na placu między katedrą a SDH-em dawnym, na tym placu wymyślono sobie, że będzie taki konkurs w toczeniu fajerki. No i zapisało się tam 5 czy 6 zawodników, którzy startowali w tym, trzeba było takim pogrzebaczem tą fajerkę toczyć. No i akurat przechodził tamtędy nasz gorzowski kloszar Szymon Gięty, no bo muzyka grała, i przyszedł taki zaciekawiony zobaczyć, co tam się działo. No i trafił na ten konkurs toczenia tej fajerki. No i kiedy zobaczył, że pierwszy pan, który brał udział w tym konkursie, wziął tą fajerkę i tam przetoczył ją kawałek i ona mu upadła, drugi wziął tam 2 metry i też mu upadła, to mówi, że on też by chciał brać udział w tym konkursie. Ale ktoś tam mówi, nie, Szymon, ty nie możesz brać udziału, bo żeś się nie zapisał. Ale z organizatorem, Szymon nie musi się zapisywać, proszę Szymon, jak chcesz, to tocz fajerkę. No i pan Szymon wziął pogrzebacz i naokoło, jak jest ten plac katedralny, zrobił 4 albo 5 rundek z tą fajerką, w ogóle mu się nie przewróciła. Dostał nagrodę i co roku przychodził, jak był ten konkurs fajerki, już się nie zapisywał, tylko zawsze 5 kółek zrobił, zabrał nagrodę i szedł do domu. Także to była jego konkurencja, którą tutaj wspominają starsi mieszkańcy Gorzowa jeszcze z wielkim sentymentem i radością.
Może pan coś wybierze, proszę bardzo. Gdzie parków zielony rozkwita, w uśmiechach dziecięcych z radością, ciągłą nad ranem spowita, przyroda nas wita z radością, bo to Gorzów ze swoją historią, wpisany w tę ziemię prastarę, tu Landsberg był przecież przed wojną. W nim życie płynęło z umiarem. Jest takie miejsce, gdzie fragment? Zawsze wracać chcę. I ostatnią zwrotkę, dobra? Co was piękniejsze, dumą napawa mnie. Jest takie miejsce, gdzie zawsze wracać chcę. W samym środku ziem poddanych mocny zamek stał dostojnie. Miał rycerzy mu oddanych, kiedy miało się ku wojnie. Król Kolanko wraz z królową, co na imię Julia miała, postacią nietuzinkową był, a żona przy nim cała delikatna i rozważna. Swym poddanym wciąż służyła. Była skromna i poważna, i z niej biła wielka siła. A królewna? Dziewczę młode, zawsze w zamku coś robiła. Piękną miała swą urodę i kochanym dzieckiem była. Hrabia Aleksander wtedy pojawił się do pomocy. Ale nie wiadomo kiedy. W dzień to było, czy też w nocy.
wpadł w niełaskę u królewny, chociaż serce miał gołębie. To los jego był niepewny i sam dostał też po gębie. Aleksander, też pobożny, nie miał daru takiej wizji i w finansach dość ostrożny, by uniknąć hipokryzji. Nie dał zgody na śpiewanie, by artysta ten wystąpił i zaczęło się gadanie, że niegodnie on postąpił. Król z królową też nie mieli co do tego przeświadczenia i królewnie powiedzieli, że to dziwne są marzenia. Kto więc ma zapłacić za to? Skarbiec pusty prawie będzie. Ona hardo rzekła na to, że pieniądze się zdobędzie. Rozżalona się starała znowu życie wziąć w swe dłonie. Udowodnić wszystkim chciała, że jej serce ogniem płonie. Czas pomału rany leczył. Wiedział przecież, co się stało, że tych wszystkich pokaleczył, którym ciągle było mało sławy, władzy i uznania, przeświadczenia o swej racji, zawsze wciąż okazywania tak z niczego swej frustracji. Na dnie duszy u hrabiego leżał smutek i cierpienie. Był obecny w nim dlatego, że wrażliwe miał sumienie i królewna spać nie mogła. Była bardzo niespokojna. Czujność jej się bardzo wzmogła, choć wciąż była bogobojna. Pan Bóg im pobłogosławił, choć rozeszły się ich drogi. Cud w ich życiu znowu sprawił, ale kłody też pod nogi czasem były im rzucane. Każdy walczył więc do końca. Nic nie było przesądzone. Oni byli cudem słońca. Stoi zamek ten w Gorzowie i niech każdy z was pomyśli, albo się od kogoś dowie, co tu autor miał na myśli. A wracając do legend gorzowskich, nie wszystkie, tak jak powiedziałem na początku, są oparte na faktach historycznych. Legenda o schodach donikąd jest od A do Z wymyślona przez moją bujną wyobraźnię. Zdaję sobie sprawę, że to są tylko i wyłącznie moje takie doświadczenia, przemyślenia, ale chciałem, żeby te schody były też ujęte, bo to jest taki symbol naszego miasta, może jeszcze taki niechlubny, może kiedyś będzie bardziej taki radosny dla wszystkich mieszkańców, ale jak na razie jest to legenda, na którym końcu, na tych schodach powstał piękny zamek i tak jak się szybko pojawił, tak szybko zniknął. Ale wracając jeszcze do, tak mnie zainspirowało tutaj właśnie w tych legendach gorzowskich to, że nawet o tym nie wiedziałem, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, że są w mieście kamienice, stare kamienice, gdzie gzymsy czy portyki są na nich wizerunki smoków. I te smoki są w różnych postaciach. To jest i postać dziewczyny, i postać ryby, i postać jakiegoś zwierzęcia. Więc też napisałem na podstawie zasłyszanej takiej historii taką legendę właśnie o gorzowskich smokach, które tutaj jakby też są symbolem naszego miasta, bo też jakaś dziecięca legenda kiedyś powstała. Dzieci napisały, był konkurs taki właśnie w szkole i napisały dzieci legendę o gorzowskich smokach, ale ja napisałem swoją. Też nie wiem czy Państwo wiecie, że w Gorzowie dawno, dawno temu był kat miejski.
Ale ten kat jakby nie mieszkał w samym mieście, bo nie mógł mieszkać w mieście, bo takim się parał właśnie fachem, że był, mieszkanie swoje miał poza murami miasta. Ale rządził tutaj w mieście, jak ktoś zawinił, coś przeskrobał, to wtedy kat wkraczał do... miał swoje zadanie, żeby takiego delikwenta leciutko upomnieć. Nie zawsze to się kończyło tragicznie, ale też były różne katowskie urządzenia, które miały służyć w wychowaniu danego osobnika, żeby zszedł z drogi zła. Tak, legendy gorzowskie, 18 legend jest w sumie wszystkich, ale właśnie chciałbym jeszcze, panie Bartoszu, żeby pan na zakończenie naszego spotkania, zanim tutaj będę służył państwu swoją ręką do podpisywania książek, żeby jeszcze przeczytać wiersz o Gorzowie. To jest na końcu. Mm-hmm. Przed. Jeszcze wcześniej? Proszę. To jest jeszcze? Pierwsza albo ta. Patronka albo ta, czy albo patronka, z pacerkiem? Albo, nie, jeszcze jest wcześniej. Mhm. Albo Gorzowska Katedra. Z pacerkiem po mieście. Nie, ten drugi. Albo Katedra Gorzowska, albo Patronka Miasta. Patronka Miasta. Andrzej Waleński, patronka miasta. To nie przypadek, to honor wielki, że dziś nasz Gorzów płaszczem otacza Maryja Panna i w sposób wszelki kieruje ludźmi, drogę wyznacza. Patronka miasta, fatimska pani, kocha niezmiennie lud powierzony. Wszystkich przygarnia, nie stawia granic, pragnie, by Jezus był uwielbiony. To już 23 lata temu Gorzów pod skrzydła Maryi płynął. Nie mów dlaczego, nie pytaj czemu, tylko zauważ, jak się rozwinął. Tu dobrzy ludzie od dawna żyli, jeszcze przed wojną o Gorzów dbali. Kochali miasto to w każdej chwili, serce w nie zawsze swoje wkładali. Tak jest i dzisiaj. Są inwestycje dalekosiężne, są także plany. Pielęgnowane są w nim tradycje. Ma w nim być dobrze ci jak u mamy. Parki zielenią swą zachwycają. Katedra czeka na piękną wieżę. A gorzowianie nadzieję mają. Powiem wam tutaj wprost, bardzo szczerze. Na centrum ładne i nowoczesne. Na dobre drogi, nowe tramwaje i na pociągi, nawet pospieszne. Chyba to wszystko. Tak mi się zdaje. Pragną się cieszyć spokojem, ciszą, aby deptakiem przejść się z rodziną. A gdy motoru warkot usłyszą, to całym sercem za swą drużyną staną do walki, by kibicować, by dopingować chłopców ze stali przy ich sukcesach, by wiwatować, być z nimi nawet kiedy przegrali. A ona dobra jak każda ma. Bierze na ręce nas, kiedy trzeba. Podnosi z błota grzechu i sama uśmiecha się często do nas. Z nieba. Dobra. Proszę państwa, w tej książce są zarówno, tak jak mówiłem, oprócz legend są trzy wiersze. I to też taki jest jakby
mój znak rozpoznawalny, że piszę zawsze to, co mi w duszy gra. I nie sposób by nie było napisać legendę o księdzu Witoldzie Andrzejewskim, wspomnieć Wilhelma Brudę, biskupa, ale też właśnie pisząc te legendy dowiedziałem się, że w 1996 roku miasto Gorzów zostało zawierzone fatimskiej pani, Matce Bożej z Fatimy. Więc dlatego powstał ten wiersz. Myślę, że to też jest jakiś szczególny dar dla naszego miasta i szczególna siła, która nas chroni i broni to miasto. Chociaż po ludzku patrząc, czasami możemy mieć wątpliwości, ale jeżeli ktoś patrzy perspektywicznie dalej i głębiej niż to, co widzi, to myślę, że nie jeden z nas widzi to doskonale. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że ta książka Legendy Gorzowskie jest hołdem dla tych wszystkich ludzi, którzy tutaj żyli, ale też chciałbym, żeby poprzez nią właśnie zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli zauważyli, w jakim wspaniałym mieście żyjemy, w jakim mieście żyli wasi, bo moi nie, rodzice, w jakim mieście żyli wasi dziadkowie, dlaczego niektórzy wracają tutaj z sentymentem, chociaż jest takie przekonanie, że młodzi ludzie kończą maturę i wyjeżdżają stąd i nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Ale zauważcie, że ludzie, którzy coś osiągną, czyli wybiją się gdzieś trochę wyżej, albo artystycznie, albo w jakimś innym zawodzie, wracają tutaj z radością, bo mają wspomnienia niezatarte z tym miastem, z klimatem tego miasta. Nie jest Gorzów betonową pustynią. Ma dużo parków, dużo zieleni, ma swoje niepowtarzalne uliczki, klimaty, które tutaj tworzą, a przede wszystkim ma ludzi, którzy tworzą i tworzyli to miasto. Bo do domu rodzinnego się wraca nie tylko dlatego, że jest piękne mieszkanie czy piękny dom, ale dlatego, że się pamięta miejsca, w których mama i tata nas zabierali, w których babcia i dziadek niejednokrotnie zabierali nas do Parku Róż, gdzie żeśmy rzucali chlebek albo jakieś inny pokarm dla kaczek, że małe dzieci biegały po tych alejkach. I to są takie wspomnienia, których nikt i nigdy nie zatrze, nie wytrze z naszego serca. I myślę, że jeżeli poprzez tę książkę każdy, kto ją weźmie do ręki i przeczyta, odnajdzie gdzieś kawałek swojego dzieciństwa, to jest to, na czym mi bardzo zależało, żeby gorzowianie też mieli swoją książkę, którą będą pokazywać, będą, czytając te legendy, będą mówić dzieciom: tak, tutaj dziadek, czy tutaj mama, czy babcia chodzili tymi alejkami, tutaj żeśmy siadali sobie na ławeczkach, pamiętam te schody donikąd, pamiętam katedrę gorzowską, pamiętam te miejsca, które są mojemu sercu bliskie. I o to w tej książce, taki był zamysł tej książki, żeby ona właśnie cieszyła każdego. Thank you.
pan Jan podpowiada. Nie wiem, czy uda mi się wywołać do tablicy, bardzo bym chciał, ale szanuję wolność człowieka, więc chciałbym, żeby, jeżeli by była taka możliwość, żeby pan Zbyszek Olchowik parę słów powiedział od siebie o tych ilustracjach, które zrobił. Zbyszku, zgodziłbyś się? To dziękuję bardzo. Witam państwa. Może zacznę od tego, że w samym centrum niemalże okładki jest dokładna instrukcja z mojej strony. Tam ja tylko jedno słowo napisałem, a że nie wiem ile tych słów tam jest w książce. Kilka tysięcy. Napisałem jedno. Na burcie tego wymyślonego jachtu, wymyślonego, bo on nie dopłynął z żaglem pod mostem, by się nie zmieścił. Poza tym na żaglu pojawia się jakiś bajkowy czy baśniowy zamek, którego tam nigdy nie było. Ale na burcie wypisałem po łacinie legere, czyli jak po francusku leżer, czy lesen, czy leisen po niemiecku, w zachodnich językach podobnie, czyli czytać. To jest instrukcja obsługi do tej książki, proszę państwa. Książkę należy przede wszystkim przeczytać. Natomiast no praca trwała długo. Ja poznałem Andrzeja Rostem, no z okładem może, tak? No z okładem. Przyszedł człowiek, opowiedział o swoim pomyśle i bez wahania się zgodziłem, tak jak powiedział. Bo mi się ten pomysł bardzo spodobał. Jeszcze nigdy nikt czegoś podobnego o Gorzowie nie napisał. Zabrałem się do pracy. Praca trwała około roku. W wolnych chwilach przygotowałem, właściwie to jest chyba 70 już w tej chwili ilustracji, z których jestem dumny. Większość powstała do tekstu, natomiast zauważycie państwo, niektórzy znają moje prace, to tam jest kilka wybranych z archiwum, ale takich akurat, które pasowały do tej tematki gorzowskiej. Mam nadzieję, że powstało coś, co będzie się zapisze trwale właściwie w historii, bo wcześniej nikt takiego pomysłu napisania legend nie miał, dlatego tak chętnie przystałem na współpracę. No i co? No po prostu nie było ciężko, było bardzo ciężko. Andrzej dopisywał ciągle coś tam. Musiałem za nim nadążyć. I tak to wyglądało, ale po prostu pracowało mi się z przyjemnością. Później książka się właściwie wydrukowała, nawet nie wiem dokładnie kiedy to było, chyba niedawno. W styczniu. Wydrukowała się do Wrocławia, tak? Tak. No i twarda okładka. Ale też, proszę państwa, radzę rozpowiedzieć, komu trzeba w rodzinie czy wśród znajomych. Mi się wydaje, że to jest fajna, no bo książka poza tym też powinna być ładną rzeczą, wydaje mi się, edytorską. Na Dzień Kobiet może być. Proszę? Zamiast kwiatka na Dzień Kobiet. No właśnie, no, zamiast kwiatka na Dzień Kobiet albo z innej okazji. Także myślę, że to jest poza tym też no, ciekawa, atrakcyjna rzecz. Teksty są oczywiście najważniejsze, a moje ilustracje są dopełnieniem. Tak to było. Także instrukcja na okładce jest, legere, czyli po łacinie czytać. Chyba od tego słowa się wzięło właśnie pojęcie legendy. Tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo, to wszystko. Tak jak Zbyszek powiedział, współpraca układała nam się fajnie, że tak powiem, nie było ani z jednej, ani z drugiej strony żadnych niedomówień. To, co żeśmy sobie zamyślili, to żeśmy wykonali. Zarówno on tak mówi, że ja mu ciągle coś dopisywałem, no bo jeżeli miałem jakiś pomysł i mówię, Zbyszek, jeszcze jedną legendę napiszę tutaj, o, będzie o księdzu Andrzejewskim. A on mówi, no musisz? Ja mówię, no muszę, no bo chciałbym, żeby był. No i to napisz, mówi, no to co, no coś tam narysuję. No i narysował. Także za tę jego dyspozycyjność jeszcze raz wielkie szapoba dla ciebie tutaj i dla wszystkich. Także zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy znajdą na przykład w tej książce to, co ich interesuje.
ale trudno było napisać mi na przykład 50 legend o Gorzowskiego, bo by była taka gruba książka i wtedy nie byłoby takie wydanie ładne. A wydanie takie właśnie książki, przynajmniej taki zawsze był mój zamysł, jak zarówno pierwszej, jak i tej drugiej, był taki, że książka jak się weźmie do ręki, to trzeba powiedzieć wow, no że to jest fajne, że to jest miłe w dotyku, że to jest no, kolorystycznie pięknie wydane. I zarówno z bajki, które można jeszcze tam zobaczyć, jak wyglądają, też nigdy się nie spotkałem, obojętnie gdzie je rozprowadzałem, żeby ktoś powiedział, nie no wie pan, to już mamy to brzydkie kaczątko czy coś, ale każdy brał i powiedział, jeny, jakie piękne ilustracje są w tej książce, albo w takiej odsłonie, żeśmy jeszcze nie czytali. I to jest dla mnie też takie miłe, że po prostu ludzie chcą to kupować i chcą czytać swoim dzieciom i dzieci się uczą na pamięć i znają te legendy, te bajki moje tak samo. Także każda bajka jest zakończona morałem, który ma uczyć, wychowywać, tak jak w bajkach być powinno. A tutaj legendy myślę, że będą na trwałe się wpiszą w historię naszego miasta, bo jeszcze można wydać drugie wydanie i mogą być legendy o tych miejscach i ludziach, których tutaj nie ująłem, ale to wszystko jest możliwe. Dopóki będę żył, mogę jeszcze napisać jedno. A mam już zamysł jeszcze na 3-4 książki następne, ale też chcę, żeby były wydane właśnie w takim dobrym i estetycznym wyglądzie, w wydawnictwie, które pozwala mi, że tak powiem, no, mój zamysł oni realizują tak, jak sobie ja wymarzę, że nikt mi nie narzuca niczego, że ja chcę twardą okładkę, chcę strony kolorowe albo strony kredowy, papier czy kredowy, więc to wszystko jest, że tak powiem, współpraca też fajnie się układa. Także to z mojej strony tyle. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to jeżeli będę potrafił, to odpowiem, a jeżeli nie będę potrafił, to nie odpowiem. Damy chwilę na pytania, panie Janie, tylko troszeczkę. Te ilustracje można gdzieś dostać również? Te ilustracje gdzieś można dostać? Czy one są... Mówię o ilustracjach. Czy pan Zbyszek mają w swoim archiwum? Czy one są dostępne? Ja mam na płycie. A, czyli one były rysowane komputerowo, tak? Nie, one były rysowane ręcznie. No właśnie, te oryginały. Czyli... Oryginały będę miał ja. A, okej. Okay. Już się na jedno chciałem rzucić. Ale Zbyszek na przykład robi tak, że może wydrukować tam formacie na takim dobrym papierze i wtedy można sobie oprawić samemu. O, to może tak. No, takie są, takie różne, nie? Państwu, którzy są tu obecni na tej sali, a którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tej książki. Bo powiem tak, że o sponsorów jest bardzo trudno dzisiaj, a tutaj jednak moi znajomi, moi przyjaciele, rodzice dzieci, których kiedyś uczyłem, czy uczę teraz, też, jeżeli powiedziałem o takim pomyśle, bardzo chętnie wsparli wydanie tej książki, za co im jestem niezmiernie wdzięczny.
I też sobie nie wyobrażałem, żeby nie było w tej książce Legendy Gorzowskiej, żeby nie było loga naszego magistratu. Jest logo Urzędu Miasta, jest logo Stali Gorzów. Powiem tylko, że mam obiecane, dogadane, że jak będzie memoriał Edwarda Jancarza 28 marca, wtedy na Stadionie Żółciowym tę książkę też będzie można nabyć tam podczas przed meczem, po meczu, w czasie meczu. Także tyle ze Stali Gorzów mam, no tak powiem, taki ukłon w moją stronę, żeby jak najwięcej mieszkańców tego miasta mogło te legendy nabyć. Co jeszcze? Bardzo, tak jak powiedziałem, dobrze mi się współpracowało ze Zbyszkiem Olchowikiem dotyczący ilustracji tej książki. Bardzo dobrze mi się zawsze współpracuje z panią dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej, panią Marzeną Wysocką, z panią Danusią Zielińską, która jest takim też tutaj całym tutaj operatorem tego wszystkiego, żeby to grało, żeby te stoliki, żeby te banery, żeby ta muzyka, wszystko to grało. Bardzo jest zawsze otwarta i za to jej serdecznie Państwu dziękuję. Oczywiście jeszcze... Dobrze, pani dyrektor teraz. Proszę bardzo. No nie wiem, czy jednak ktoś zdecyduje się zadać jakieś pytanie, czy nie mają Państwo żadnych pytań? Tutaj ja bym... Tak? To może Andrzeja. Ja wezmę drugi. Chciałem pana Andrzeja zapytać, to znaczy po pierwsze podziękować, bo fajnie dzisiaj spędziłem czas z jednej strony, z drugiej strony dowiedziałem się fajnych, ciekawych rzeczy. Może wgłębię się, jak przeczytam tą książkę. Ale tak osobiście chciałem pana zapytać o... No bo pan jakby przeżywał te legendy. Pan włożył w to emocje, żeby to jakby odtworzyć, czy dowiedzieć się. Jakby pan poświęcił dużo czasu na to i serca. Która legenda panu jest najbliższa? Najbliższe mi są dwie legendy. Te legendy, których postaci znałem z autopsji, czyli przebywałem z nimi. Pierwsza to jest legenda o szefie, o księdzu Witoldzie, który jako 21-22 lata miałem, kiedy przyjechałem do Gorzowa na studia. I właśnie on mnie tak przygarnął jak ojciec tutaj. Pokazał mi nie tylko, że trzeba mieć pełny brzuch, żeby dobrze żyć, ale pokazał mi Chrystusa. Odkrył we mnie, odkryłem właśnie w Jezusie Chrystusie, odkryłem sens mojego życia i za to mu jestem niezmiernie wdzięczny, że pokazał mi właśnie tę sferę życia, o której może nie to, że nie wiedziałem, ale była dla mnie tajemnicą. A drugą postacią to była postać gorzowskiego koszarda, pana Kazimierza Wnuka. Jego dobroć oczu, pamiętam je do dzisiaj, to, że nie było dla niego żadnych problemów. Z takich, że z czego my sobie czasami wyobrażamy po prostu nie wiadomo, co się dzieje. A on mówił, słuchaj, trzeba żyć każdym dniem, cieszyć się każdą chwilą, bo nie wiadomo, ile Pan Bóg jeszcze nam przeznaczył życia. Czy ja pierwszy umrę, czy ty pierwszy umrzesz, to nie wiemy o tym. I właśnie ten jego pokój, taki serca, ale też taka wdzięczność dla ludzi, którzy go odwiedzali, którzy z nim przebywali, to chcę Państwu powiedzieć taką jedną jeszcze tutaj historię. Jak pan Kazimierz Wnuk był w gorzowskim hospicjum, przyszła kiedyś siostra Michaela i mówi tak, słuchajcie, mówi, prosił mnie pan Kazimierz, żeby pojechać do jego domu i zobaczyć, czy wszystko tam gra. I mówi, ja sama nie pojadę, bo chcę mieć po prostu jakiś świadków, żeby nikt nie powiedział, że jakaś zakonnica się tam gdzieś włamała do domu. I słuchajcie, i pojechaliśmy wtedy we dwie albo w trzy osoby i było tak, otwieramy kluczem mieszkanie pana Kazimierza. Wszystkie okna były pozakrywane kartonami. Było ciemno.
odsłoniliśmy jedno okno, żeby promień światła wpadł do mieszkania. I jak ten promień wpadł do mieszkania, to oprócz tego, jak się mówi, takiego bałaganu, padł na stół, na którym było pół kostki masła. I to masło było tak rozświetlone przez te promienie i siostra tak popatrzyła i mówi, zobaczcie, to jest właśnie to, co w Szymonie. Ta wielka radość, mówi, ten promyk słońca, taki, który z niego bije, ten promyk słońca nas przywitał u niego w domu. A w łazience, w pokojach były sterty różnych gazet, papierów, szmat, było mnóstwo tego wszystkiego. I sąsiadka, jak żeśmy wychodzili, bo tam siostra zapukała do drzwi i zapytała się, jak tutaj, że pan Kazimierz jest w hospicjum, jak chcą, to mogą go odwiedzić. I sąsiadka mówi, wie pani, mówi, to był taki, mówi, taki porządny, mówi, człowiek, chociaż wyśmiewany przez ludzi, przez dzieci, ale mówi, kiedyś, mówi, wychodzi z mieszkania i spotykamy się na klatce i ja mówię, panie Kazimierzu, mówię, ma pan jedną skarpetkę zieloną, jedną czerwoną. A on mówi, tam, żeby się ludzie pośmiali. Czyli on to po prostu robił też celowo niektóre rzeczy. Po prostu pamiętają go niektórzy jako dziwaka, ale on miał bardzo dobre serce. Była, jak umarł w gorzowskim hospicjum, przyjechała jego siostrzenica. Siostra ją zawiadomiła z Gdańska. Siostrzenica przyjechała. I opowiadała też różne historie z jego życia. Wszyscy myśleliśmy, że takie chodziły tutaj pogłoski po Gorzowie, nie powiem, że legendy, ale chodziły pogłoski po Gorzowie, że Szymon tutaj osiadł, bo on był architektem, zaprojektował most i ten most gdzieś się zawalił i tam zginęli ludzie i on się po prostu jakby usunął z tego życia publicznego i przyszedł tutaj, przyjechał tutaj do Gorzowa i jakby się ukrył. A ona powiedziała, że nie, że to nie jest prawda. Mówi, że to był, już nie pamiętam, czy brat jego, czy ktoś z rodziny, który, brat, tak? Że brat to był jego. A on po prostu nigdy w życiu nie był żadnym budowlańcem, tylko był ogrodnikiem. I powiedziała, że w Warszawie mieszkała ich ciocia, która była taką panią bardzo dystyngowaną, miała piękny dom, chyba willę nawet, z pięknym, dużym ogrodem. I Szymon tam przyjechał do tej cioci, wyprowadził jej ten ogród na tip-top, wszystko pięknie poprzycinał, posadził, pielęgnował tam, nie wiem, 2 czy 3 lata ten ogród pięknie, a wszystko podrosło i zabrał swoją walizeczkę czy swój tobołek i przyjechał wtedy do Gorzowa. Także on był z zamiłowania ogrodnikiem z zawodu, ale też pięknie malował, pięknie rysował, Zbyszek. Nie wiem, czy wiedziałeś. W tym mieszkaniu, już nie pamiętam, czy na Spokojnej, czy na Kwiatowej, gdzie pierwszy raz mieszkał, na parterze, właśnie to ta siostrzenica opowiadała, że on jeździł, chodził po Gorzowie, po okolicznych miejscowościach i na przykład przyjeżdżał do Santoku, usiadł sobie gdzieś, narysował piękny tam kościół czy piękną jakiś pejzaż z Santocki, szedł do urzędu gminy czy do powiatu czy do urzędu miasta i tam mu przybijali pieczątkę, że to z tej miejscowości był rysunek. I miał takie dwie ponoć piękne kroniki. Ta siostrzenica mówi, że to widziała po prostu na własne oczy, jak tutaj przyjeżdżała jeszcze wcześniej. No ale kiedy mieszkał na parterze, gdzieś tam wyjechał na 2 czy 3 dni poza Gorzów i zbili szybę u niego w domu, włamali się i te dwie książki, te księgi, które własnoręcznie robił, gdzieś zginęły i przepadły, także tego nie było. Ale chcę państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz, wracając do Szymona Giętego, Kazimierza wnuka, że do końca życia był poukładany. Rzadko się zdarza, żeby ktoś z nas był tak poukładany jak on. Kiedy siostry pielęgniarki raz tam w tygodniu, czy więcej razy w tygodniu, nie wiem jak to było, robiły kąpiel chorym, którzy już nie mogli sami się umyć, to jak myły pana Kazimierza, to on tutaj na piersiach miał na sznureczku czarnym taki futerał czarny i tutaj nikomu tego nie pozwolił ruszyć. No i kiedy zmarł, ta siostrzenica
otworzyła ten futerał, a tam była kartka papieru i były wszystkie imiona i nazwiska, te co pamiętał z jego rodziny, czy brat, czy szwagier, czy siostrzenica, czy bratankowie. Miał to wszystko poukładane i dlatego, przepraszam, to nie było jak ona przyjechała, to było wcześniej, jak Szymon Gięty zmarł. I wtedy otworzyliśmy ten jego zawartość tej torebki i tam na tej kartce były imiona i nazwiska całej rodziny i przy tych, którzy nie żyli, był krzyżyk postawiony. I przy tej właśnie jednej dziewczynie, kobiecie, tego krzyżyka nie było i siostra zrobiła wszystko, żeby na rzęsach stanęła, żeby odszukać tą kobietę i znalazła ją w Gdańsku. I ona przyjechała, to była jego siostrzenica. Także jedyna, która z tej rodziny została przy życiu. Oczywiście dzieci jakieś tam też miała swoje, ale to już dalsze pokolenie. Ale właśnie dzięki temu, żeśmy mogli odnaleźć właśnie tą najbliższą rodzinę. Teraz spełnimy życzenia pana Jana. Proszę bardzo, sam sobie zaśpiewaj, sam sobie zagra. Ja przepraszam, będę musiał uciekać za sekundę. Dzięki panie Bartoszu, jak coś, to bardzo serdecznie dziękuję. Po piosence uciekam. Dobra. Dziękujemy panu Janowi Markuszewskiemu za uświetnienie tego wieczoru swoją muzyką. Dziękujemy panu Tadeuszowi Borińskiemu za piękny śpiew. No i dziękujemy... Nie chcę powiedzieć słowa, bo może nie wypada.
nie wiedziałam, że odezwę się, ale tak czuję, że może parę słów tylko. Więc Krysia jest moją koleżanką jeszcze z podstawówki, w jednej ławce siedziałeś. Krysia to moja żona. Tak, tak, nie mam, oczywiście pana Andrzeja tak, może bardzo osobiście nie znam, ale z wielu opowiadań. Bardzo dziękuję za piękny, powiedziałam może patriotyczny wręcz ten wieczór. Bardzo taki ciepły i no, taki nas wszystkich chyba bardzo pozytywnie nastroił. Taki humanistyczny i jestem bardzo zadowolona. Oczywiście gratuluję. Nie myślałam, że tak piękne są te książki. Jestem wręcz wzruszona. I też dziękuję Panu, że Pan otwarcie się do Pana Boga przyznaje. Tak? Bo jestem również katoliczką i bardzo serdecznie czuję w tych czasach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Koniec, bo tu Andrzej do mnie się dwukrotnie zwracał z jakimś pytaniem dotyczącym słynnych postaci. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja też nie jestem z Gorzowa. Ja to wiedziałem, bo jak przyszedłem, ja mówię, słuchaj, ja jestem chłopak z Kołobrzegu, mówię, i napisałem legendy gorzowskie. A on mówi, wiesz, to się dobrze składa. Mówi, ja zrobię ilustrację, ja też nie jestem z Gorzowa, jestem z Wrocławia. Ja chciałam powiedzieć... Ja chciałam powiedzieć, że ja też nie jestem z Gorzowa. Ja też jestem spod Wrocławia, tak? Ale na zakończenie pozwolę sobie również podziękować, bo to taki na koniec czas podziękowań. Panie Andrzeju, przede wszystkim gratuluję, tak? I ogromne podziękowania, dlatego że, proszę Państwa, tak było za pierwszym razem i tak jest teraz. Pan Andrzej z całą rodziną angażuje się w organizację tych spotkań, dlatego one są takie po prostu z klimatem piękne, prześwietne. Łącznie z tymi banerami, z ilustracjami z książki, o które też tutaj zadbał. Ogromne podziękowania Panie Januszu dla Pana. Jestem niezmiernie wdzięczna i miło mi, że Pana po dłuższej przerwie mam okazję spotkać. Podziękowania również ślą Panu Tadeuszowi. Pan Bartosz poszedł. Zbysiu kochany, że tak się zwrócę do Ciebie. Wydaje mi się, że mogę. Choć biblioteka nie wydała tej książki, wydało wydawnictwo Poligraf z Wrocławia i też jestem pełna podziwu za to, że dają taką możliwość autorowi ingerencji i decydowania, jak ma wyglądać w ostatecznym kształcie książka, ale Zbysiu, bardzo, bardzo Ci gratuluję, bo to też jest Twój sukces i jestem z Ciebie bardzo dumna. Na koniec również muszę podziękować mojej Danusi kochanej, Danusi Zielińskiej, która bardzo angażuje się razem ze swoimi pracownikami działu informacyjno-bibliograficznego, bo przygotowujemy, tak, staramy się bardzo pieczołowicie, jak to się mówi, od A do Z. A na koniec ślicznie Państwu dziękuję, kłaniam się i zapraszam. Tak, będę podpisywał książkę. Na korytarz, bo tam są przygotowane tak. Książeczki, tak, autor złoży autograf i zapraszam Państwa na kawę i coś słodkiego. Powiem jeszcze tak, że rogaliki i jabłecznik to jest wypiek mojej żony, tak. A resztę ciast, które są, to są z cukierni Śnieżka. Jest pani Emilia, czy nie ma? Nie ma już. No, Emilia Frank, właścicielka z cukierni Śnieżka, za którą też jestem wdzięczny. Zawsze, jak mam wieczór autorski, zawsze jakimś ciastem nas tutaj wspomoże, żeby to było wszystko jak najbardziej miło. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Thank you.